Bo policjantem do każdej grupy może być. To... Obyczaje łagodzi nie tylko muzyka. Czasem wystarczą kamery i od razu jest dużo przyjemniej. Tylko cieszę się, że taką ładną policjantkę da się wybrać. No ja się bardzo cieszę. Nasze obiektywy sprawiają, że część interwencji przebiega w dużo lepszej atmosferze niż zazwyczaj. Jednak nie zawsze. Czytanie pod datą, nazwiskiem, musi pan tylko mocniej zacisnąć długopis z uwagi na drugi samokupujący. Niech przyświeci, to będzie lepiej widać. Mogę wsadzić. Może pan przyjmie taką pozę człowieka nieinteligentnego, jest pan inteligentny. Dlaczego pan taką pozę przyjmie? Jak nieinteligentny? Pan mnie pan obraża. No co, wszedłem. To jest takich słów, dobrze. A, nie mózgamy. Słowa, proszę pana. Tylko słowa. Oto jak trudna bywa czasami praca policjantów drogówki. No, wy jesteście wszyscy lamusy, naprawdę. Bo policjantem do każdej grupy może być. O, pani myśli. Tak, ja myślę. Bo na drogówce to akurat pracują na pewno nie najwyższe jednostki. O. Zdziwiłam się pani. Panowie na pewno nie są sophisticated. Niesamowicie. Bo według niektórych kierowców winni są wszyscy, tylko nie oni. Strzelajcie mnie zaraz w głowie. Niech pan nie przesadza, nie będziemy strzelać. Ja jestem tak n***ny, że czekaj, chcę wyjść do domu normalnie. Ludzie, dajcie spokój. No dajcie spokój. Pedofile nam wolność wypuszczają. Mordują dzieci, k***a. Co się dzieje z tą Polską? Bombę podłożyć, k***a. No tak. Wiesz. Trzeba było nie pić i nie... Byś pan sobie dojechał, taksówko. A tyle na... A części tłumaczeń nie dałoby się wymyślić na trzeźwo. Nie zatrzymujecie w tym momencie? No nie zatrzymaliśmy pan. Sam się pan zatrzymał. Ale co? Sam się pan zatrzymał. No wariata zrobię. My? My nie musimy. Nie, a ja robię siebie wariata, no co? To znaczy, nie musimy. No właśnie. Zdarzają się też wymówki wyjątkowo kuriozalne. 6 minut. Gdzie mama pan dojechać w te 6 minut, jak pan powie? Skąd on odjeżdża? Z Marzystego. No skąd? No widzi pan, nawet pan nie wie, gdzie pan jedzie. Pan się stary? RCK. To... Muszę mu tam podejść. A w jakim celu? Żebym mógł parę słów zamienić. Przyjdzie na to czas. Na razie stoimy. Przyjdzie na to czas. Policjanci często mają okazję do sprawdzenia siły swojego spokoju. Numer telefonu kontaktowego tutaj musisz wpisać. Swojego? Nie wiem, no kontaktowy. No. Nie posiadam telefonu komórkowego. Mam napisać? Tak? Pan podaje pan ten, poda bo ten zostanie numer. Pan na izbie no i tyle. Bo... Wpisuje pan numer ten, który pan ma. Jesus Christ. Bądź tu człowiekiem z najdłuższego skarpet. No ale to przecież ja ci skarpet nie zabrałem. Podobno. Ja nie zagrażam. Zagrażam. To jest pana po prostu złośliwość w tym momencie. Nie, proszę pana. Tak, proszę pana. Ja wykonuję po prostu swoje czynności. Ale nie, pan je wykonuje nieprawidłowo, bo pan nie wie, czy tak jest. Pan ma podejrzenie, że ten pojazd nie spełnia warunków, a ten samochód posiada ważny przegląd. Tak, ale ja muszę do tego, z tej stacji diagnostycznej, muszę mieć szansę dojechać. No nie, proszę pana, można go włożyć na lawetę i zawieźć. To ładna duszka. Dobranoc. Nie może mi pan... Nie, proszę pana. Dobranoc. Do tego kierowcy mają czasami niesamowite wręcz pomysły. I było dla pana jednak ten holownik załatwić. Jedzie, ale to jedzie z Dęblina. Dlaczego z Dęblina? Nie ma w Warszawie holowników żadnych. Czas leci, koleje tracą. Przejezdny nie jest cały przejazd. Jak pan teraz kombinuje te holowniki nie wiadomo skąd i że przyjadą rano, to naprawdę to się może dla pana finansowo źle skończyć. No, będziemy sobie wyjaśniać, co można na lądzie robić. Dzień dobry. Proszę pana, zatrzymał mnie jakiś pan, podając się za policjanta. Nie musi nam niepotrzeństwo na lądzie, wycofując na nim. Ja panu nie udowadnię, bo pan powiedziałem, że wjechałem w ulicę przewodową. Teraz, że nie ma światów i tak dalej, więc sądzę, że na pewno światło się zna. Policjanci i policjantki muszą też tonować emocje kierowców. Policjanci się trochę śpieszyli, nie mogłem tutaj zawrócić, ale postanowiłem, że zawrócę i ten pan uderzył raz z mojej winy. Momencik. Pan będzie też na imprezie. Ja przyjadę po panu, zobaczcie.
Ja powiem, nie, gdzie jest tam? To już panie kierowca. Co oczekuje pan w pojeździe? Ja sobie dam radę, nie przejmuj się, da, ja sobie dam radę. Co ty chcesz robić, człowieku? Nie przypominam sobie, żebyśmy na tym przechodzili, dobrze, proszę pana. To dobrze, gdzie mam tu podpisać? Tu, gdzie pan palec trzyma, chciałem panu wytłumaczyć, gdzie. Jednak niektórym kierowcom trudno cokolwiek wytłumaczyć. Proszę dokumenty. Proszę ostrożnie jeździć. Okej. Dobranoc. Nagrałeś pirata drogowego? Zarejestrowałeś interesującą sytuację na drodze? Podziel się nią z innymi. Na wasze maile czekamy pod adresem nadrogach@grupaonet.pl.